Koszty nagrywania są nieskończone jak iluzje i tylko patroni tacy jak wy pomagają nam je pokryć. Wasze datki na Patronite, czyli buddyjska dana paramita, pozwalają nam nagrywać filmy i podcasty. Dziękujemy też za każdy lajk i udostępnienie. Dzień dobry, Sungsan. Dzień dobry. Mistrz Sungsan powtarzał ciągle: próbuj, próbuj przez 10 tysięcy lat. I chciałem się dowiedzieć, co to właściwie znaczy. Mhm. Tak, no Mistrz Zen zostawił nam kilka takich swoich złotych myśli, które powtarzamy w praktyce i w naszym nauczaniu. Jedną z nich właśnie jest to, o czym mówisz, czyli próbuj, próbuj, próbuj przez 10 tysięcy lat. Ja najpierw spróbuję odnieść się do tego samego słowa próbuj. Więc Mistrz Zen Sungsan oczywiście nauczał po angielsku. Jego angielski nie był doskonały, ale był na tyle wystarczający, że komunikował swoje nauczanie. I to zdanie, które powtarzał, brzmiało try, try, try for 10,000 years, non-stop. Więc na potrzeby naszego polskiego nauczania, polskiej wersji nauczania, przyjęliśmy słowo próbuj. Tłumaczymy to jako próbuj. Ale tak naprawdę słowo try oznacza również staraj się. I to słowo staraj się bardziej pasuje chyba tutaj do przekazania ducha tego jego nauczania, ponieważ próbowanie no, może nam się kojarzyć trochę tak z taką sytuacją trochę frustrującą, kiedy próbujemy przeskoczyć jakąś poprzeczkę i wciąż nam się nie udaje. Wciąż jesteśmy po tej stronie, wciąż jesteśmy po stronie tej przegranej, prawda? Wciąż próbujemy i wciąż się nie udaje. To jest tak, jak ktoś, kogo znam, próbował zdawać kurs na prawo jazdy. No i po 12 razie próbowania, może powinien próbować przez 10 tysięcy lat, no ale to było 12 prób i ta osoba stwierdziła, no chyba to nie jest dla mnie. A więc to próbowanie czasem kończy się po prostu porażką. Dlatego musimy pamiętać o tym, że w tym słowie próbuj, 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 bardziej to słowo, to nauczanie bardziej zawiera przekaz mówiący o nieustannym staraniu się. Staraniu się. I to nas prowadzi do bardzo ważnego elementu w ogóle w praktyce buddyjskiej, który znajdujemy w ośmiorakiej ścieżce. A więc ośmioraka ścieżka, jednym z ogniw ośmiorakiej ścieżki jest właściwy wysiłek. I ten właściwy wysiłek stanowi jakby takiego ducha determinacji, który powinien przenikać całą naszą postawę wobec praktyki. Czy praktykujemy medytację, czy praktykujemy inne elementy, na które wskazuje ośmioraka ścieżka. Wszędzie tam powinien być duch tej troski, tego starania się, tego ogrzewania tej naszej praktyki takim wewnętrznym jakby ciepłem. To jest trochę tak, ja porównałbym to do sytuacji wychowania dziecka. Jeżeli dziecko będzie zbyt mocno karcone, czyli naciskane, jeżeli próbujemy jakby gdzieś tam wtłoczyć w niego nasze poglądy, sposób, w jaki ono powinno działać, rozwijać się, ta jego osobowość nie rozwinie się właściwie. Bardzo często powstają różnego rodzaju patologie i deformacje osobowości w sytuacji, gdy dziecko jest zbyt mocno naciskane. Z drugiej strony, jeżeli kompletnie zostawimy to dziecko, zaniedbamy wspieranie jego rozwoju, ono również nie rozwinie się właściwie. Więc gdzieś tam musimy znaleźć taki moment środka, taki punkt równowagi. Ten moment środka, ten punkt równowagi jest właśnie tym, co nazywamy właściwym wysiłkiem. Kiedyś, gdy zapytano Buddę, jak praktykować właściwie, jakie nastawienie umysłu powinniśmy mieć jakby praktykując. Wtedy Budda porównał to do sytuacji kogoś grającego na lutni, na instrumencie strunowym. Powiedział, to jest tak jak ktoś grający na lutni. Jeżeli zbyt mocno napniesz tę strunę, wtedy ona pęknie. Ale jeżeli rozluźnisz ją zbytnio, wtedy nie wyda dźwięku. Więc musisz odnaleźć właściwe nastrojenie tego umysłu. Właściwe nastrojenie. To jest staranie się. Ja bym powiedział, nie próbuj, próbuj, próbuj przez 10 tysięcy lat, ale staraj się. Jeżeli naprawdę staranie się oznacza, że obejmujemy coś swoim sercem, że obejmujemy to jakby naszą taką ciepłą uwagą,
prawda? Jeżeli coś staje się dla nas naprawdę ważne, jeżeli chcemy, żeby coś się rozwinęło, trochę tak jak hodowanie rośliny, na której bardzo ci zależy. Musisz wierzyć w jej potencjał, a jednocześnie musisz dać jej wsparcie takie, jakie jest dla niej do przyjęcia, takie, jakie jest jej potrzebne. Jeżeli będziesz ciągnęła ją za listki, to prawdopodobnie zniszczysz tę roślinę. Ale jeżeli zapomniesz ją podlać, to ona niestety uschnie, prawda? W związku z tym musimy znaleźć ten punkt równowagi. Jak go znaleźć? Nie ma na to recepty. Poza właściwym jakby poglądem powinniśmy wiedzieć o tym i powinniśmy próbować, powinniśmy jakby poznawać jakby samych siebie. Tak jak nawet doświadczony, kontrabasista czy gitarzysta, nawet jeżeli gra 50 lat, zawsze strojąc instrument będzie próbował, prawda? Za bardzo. O nie, teraz jest, gdy rozluźniam, za mało, prawda? O, to jest właściwy dźwięk. Więc musimy, dlatego to wszystko rozwija się w trakcie naszej praktyki. Jeżeli mamy prawdziwy duch starania się, wkrótce odnajdujemy ten punkt środka. A więc staraj się, staraj, staraj. Przez 10 tysięcy lat non-stop. Dlaczego przez 10 tysięcy lat? To oczywiście jest pewna metafora. 10 tysięcy lat oznacza nie sprawdzaj. Okay? 10 tysięcy lat oznacza nieskończony czas, oznacza przestań mierzyć. To nie znaczy, że dopiero po 10 tysiącach lat ci się uda. Nieprawda. Chodzi o to, żebyśmy nie limitowali naszego wysiłku, nie limitowali naszej troski. 10 tysięcy lat oznacza, no dobra, lepiej daj sobie spokój z liczeniem. Zajmij się tym momentem, tym momentem, w tym momencie. Oznacza, staraj się nieustannie. A więc staraj się, staraj, staraj nieustannie. Przez 10 tysięcy lat, czyli nieskończony czas właściwie. Czyli właściwie ten moment. Tutaj mamy w kompasie Zen taki fragment. Jest pewien rozdział, który jest poświęcony właśnie wysiłkowi w Zen. I jakby takim tytułem, mottem tego rozdziału są słowa: kiedy chodzisz, stoisz, siedzisz, leżysz, mówisz, milczysz, poruszasz się lub jesteś nieruchomy lub nieruchoma, zawsze i wszędzie, bezustannie, co to jest? Jedna chwila jest nieskończonymi kalpami. A więc możemy powiedzieć, ten jeden moment jest 10 tysiącami lat. Okay. Ten wysiłek mówi nam o tej jednej chwili, która jest najważniejsza. Nieważne, czy mamy 10 tysięcy lat, czy mamy 10 tysięcy kalp. Tak naprawdę to, co mamy, to jest ten moment. I ten moment powinien być obiektem jakby naszej troski, naszego starania się, naszego wkładania w serca. Staraj się oznacza włóż swoje serce. Okay. Oznacza włóż całą swoją istotę, co robisz. Całą istotę w to, co robisz. Tutaj jest to pytanie, bezustannie, co to jest? Oznacza nieustanne przyglądanie się jakby naszemu umysłowi, naszemu życiu. To jest to, co w praktyce Zen nazywa się huadu, czyli wielkim pytaniem, które pomaga nam penetrować umysł, które pomaga odciąć nam nasz konceptualny, nieustannie wahający się, dryfujący pomiędzy różnymi pojęciami umysł i jakby uchwycić właśnie ten stan wielkiego otwarcia. Co to jest? W każdej chwili budźmy naszą tą pierwotną uwagę, która pomaga, poprzez którą budzi się nasz prawdziwy umysł. I ten wysiłek w Zen, który tutaj jest, o którym mówimy, sprowadza się do takich trzech elementów, trzech części składowych tego wysiłku. To są trzy podstawowe elementy w praktyce Zen. A więc są to wielka wiara, wielkie pytanie i wielka odwaga, czyli innymi słowy, wielka determinacja. Okay? To są. No nie wiem, czy mamy czas, żeby rozwinąć też w tej chwili ten temat tych trzech podstawowych elementów Zen. Natomiast te trzy części, te trzy elementy składają się na to, co możemy nazwać starającym się umysłem, czy próbującym umysłem, jakby my tutaj nazywamy w tradycji tej szkoły. A więc wielka wiara oznacza, że musimy wierzyć w to, co robimy. Musimy objąć jakby naszą praktykę wielką wiarą. To musi mieć sens, to ma znaczenie. Ale w tej wielkiej pracy, w tej wielkiej podróży, którą wyznacza nam ta wiara, musi być wielkie pytanie. Musimy
to pytanie budzi właśnie naszą uważność. Prawda? I to napięcie między wielką wiarą i wielkim pytaniem budzi tą wielką odwagę, czyli innymi słowy, wielka odwaga nie jest jedynym tłumaczeniem. Mówi się czasem o wielkiej determinacji. Tak? Ja wam podam taki przykład ze swojego życia, ponieważ bywam człowiekiem dość roztargnionym i gdy jeździłem kiedyś do swojej pracy, czasem zdarzało mi się, że no, o którejś tam godzinie miałem autobus czy pociąg, no ale pechowo nie mogę znaleźć kluczy, którymi przecież muszę zamknąć mieszkanie, prawda? No trudno zostawić mieszkanie otwarte. No ale nie mogę ich znaleźć. No pechowo, prawda? Bo czas płynie, kluczy nie ma. No ale wiadomo, że one są gdzieś w tym domu, prawda? No są, ponieważ gdyby ich nie było, to mnie by w nim nie było. Ponieważ wszedłem do tego domu, jestem w nim, to klucze też muszą w nim być. A więc to jest wielka wiara. Wierzę w to, wiem, że te klucze tutaj są. Ale póki co nie mam ich w ręku. W związku z tym co? Gdzie one są? To jest wielkie pytanie. Gdzie one są? I w końcu to wielkie pytanie i wielka wiara rodzi co? Determinację. Muszę je znaleźć. A więc wiara i pytanie komunikują się ze sobą i powodują stan, generują stan właśnie tej wielkiej determinacji, czyli odwagi. Szukam. Okej? No i jeżeli ta determinacja jest wystarczająco duża, jeżeli pytanie jest wystarczająco jasne, jeżeli wiara jest wystarczająco jasna, wtedy w pewnym momencie, o, są, może jeszcze zdążę. A więc tak to działa w praktyce. No, to chyba wszystko na to spotkanie. Dziękuję Tobie, dziękuję Wam. Koszty nagrywania są nieskończone jak iluzje i tylko patroni tacy jak Wy pomagają nam je pokryć. Wasze datki na Patronite, czyli buddyjska dana paramita, pozwalają nam nagrywać filmy i podcasty. Dziękujemy też za każdy lajk i udostępnienie.